Trzeba będzie go naprawić, słuchajcie. Efekt jest taki, ja już go sobie tutaj rozkręciłem. Jest to Intec System Professional. DJ220K. No, nie pogadacie, słuchajcie, tutaj mamy ten cały trafo. Zaraz zobaczycie, co się dzieje, jak podłączę zasilanie. Cicho, widać? Włączam. O, o. Zadziałał. Ale jazda. Zdech. Nic, już kompletnie nie gra. Przed chwilą był straszny trzask. Było to. Dobra, rozkręcamy i patrzymy, co w środku, nie? Co te Chińczyki dzisiaj tam tymi moimi rączkami przez te małe otworki zapakowały do środka? Końcówka jak końcówka. Te szału nie ma, ale jest chociaż teroid 200 W. No. A tutaj co? Na czym to jest w ogóle zrobione? Zaraz będziemy patrzeć, słuchajcie. Małe chińskie rączki, ale nie głupio to wygląda. Moment, może się uda mi tutaj wyzerkać, że to... Co to za tranzystory jest? B688 i D718 Parka. Trzeba będzie sprawdzić w nocie katalogowej, słuchajcie. B688, tak? B. Co tam na bas grali? B688 i ten D718, dobra. No, słuchajcie, nie jest źle. 80 W, 120 V, 5 V na 8 A, 5 MHz. Nie jest źle, ale szału nie ma. No. 80 W, czyli ten wzmacniacz może mieć tak dwa razy 80 W. No dobra, lecimy dalej. Z tego, co wyczaiłem tutaj, słuchajcie, to było tak, poruszałem kondensatorami i przestało burczeć, brumieć, czyli brak było mu filtracji. Odpiąłem przy okazji wejścia na końcówkę, być może, że przedwzmacniacze tam szaleją, bo to ma i radio z tego, co widzę, i MP3. Czyli takie, wiecie, wszystko w jednym. Zobaczmy, jak to wyglądają. O, już widzę. Kurczę, nie wierzę, że to fabryka zrobiła. U jakiego fachowca on był? Nie wiem, czy się uda mi to pokazać, żeby ostro świetnęło. Patrzcie, jakie luty. Na kolektorze w ogóle nie ma. Nie, jest, ale na tempo było to robione, tak samo kondensator, zobaczcie. Nie wierzę, że to od prądu. No dobra. Mówię, trzeba powybierać te kondensatorki, posprawdzać je, bo one miały dosyć dużą przyczyną tego, że to brumiało. No i sprawdzić przed wzmacniacze jeszcze tam ten front panel, zobaczyć, co mu dolega, ponaprawiać. I był poskręcany, słuchajcie, każda śruba w innym, pod innym kątem. O, tu aż wyrwało, tu jedna tak, druga tak, tak, nie wiem, to chaotycznie było składane, aby było złożone. No i dobra, będziemy tutaj sprawdzać zaraz, testować tranzystory i końcówkę mocy. No, jak myślicie, płytka pęknięta, czy te kondensatory gdzieś, słuchajcie, patrzcie, widzicie? No, radiator. No. I teraz możesz sobie ruszać i nic, nie tego, dopiero wstrząsu się boi kondensator, czyli
Dziwna usterka, słuchajcie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Ten kondensator wewnątrz, w środku ma zwarcie. I obciąża trafo jak i mostek. Ten nie. Można stukać i nic się nie dzieje, nie? O. A ten? A teraz i ten nie. Kurde. Ale usterka. Ja cię kresunę. Normalnie nie wiadomo. O co kaman? No płytkę przejrzałem. Niemożliwe. Teraz mi tu gdzie złapie, bo to 50 V idzie dwa razy. O. Nie, ruszam płytko. Dopiero kondensator sam w sobie. Słuchajcie, płytko można ruszać. O. Mogę ruszać całą płytką, wyginać ją na boki. A kondensator... Albo nóżkę ma urwaną. Zaraz wylutowujemy i zobaczymy, o co kaman. Proszę bardzo, nie do wiary, co? A drugi pomiar? Kondensator 6900 2,2 ohma. No i dobra, a za chwilę? Kondensator 3,2 ohma. Stukniemy. Dioda. Mieliście kiedyś taką usterkę, słuchajcie, z kondensatorami. Dokładnie to jest firma kondensatora Rubicon. Nie do wiary, kurde, nie do wiary. Rubicona. Jeden, ok. Stawimy kandali, o ile mi tu wlazą, bo średnica jest inna, ale tego się da troszeczkę przesunąć dalej. Tego przelutuję obok i drugiego tutaj dostawię, wkleję, no zobaczymy, opasko ścisnę. Jestem pod wrażeniem normalnie, pierwszy raz się spotykam z taką usterką. Czekajcie, żeby mi tu nie wypadł. Kondensator, 18 ohm. Jeszcze raz, bez wstrząśnięcia, kondensator. Wstrząśniemy. On w środku luźny jest, lata coś w nim. 10 nano, proszę ja was. 18 ohm. 10 nano. Czekajcie, aż normalnie tak... Patrz, słuchajcie. Słyszycie? W środku luźny kondensator, a ten? Ten nie, ten jest na sztywno. Ale ktoś rzucał pewnie tym głośnikiem, kurde, już on przeszedł pewnie sporo. Albo sam się zastanawiam, czy teraz, czy nie zrobić inaczej. Czy tych kondensatorów po prostu nie zamocować na jakąś obejmę tam gdzieś do obudowy i dać przewody tutaj pod płytkę. Jestem w szoku. Słuchajcie, Rubicona, kurde, te kondensatory. Który to był ten? O. W środku luźny. Chyba trochę przereklamowali tego Rubicona, co? Dobra, słuchajcie, kondensatory wymienione. Wiecie, co wam powiem? To jest taka oszczędność tutaj była w tym sprzęcie, że ja narzekałem na ścieżki, słuchajcie, z Unitry, tak, z Redmora. Tutaj są 4 razy cięższe, też między innymi. No dobra, słuchajcie, kondensatorki podstawiłem, skleiłem ze sobą, przykleiłem do płytki, na gluta, na klej, na gorąco, zobaczymy jak to długo potrzyma. No ale z tymi to
jestem po prostu no, pod wrażeniem, że Rubicon takie, typu, co to za CE 105 stopni, co to jest, MXG, robi taki chłam. No dobra, to zaraz będzie efekt końcowy, zobaczymy ile to ma mocy, bo ma wyjście na drugi głośnik, także mam nadzieję, że dwa kanały są identyczne. Przemierzymy go jeszcze zaraz. Słuchajcie. I co najwyżej rozmawiać? Znam Tundę. To jest jego max. Solidny majątek. Piękne bydło. Maserów. Aha, ale proszę spojrzeć. Już jest. Ma takie radio. Wjeżdżamy na most. Proszę spojrzeć. Które to miasto. Dwa kanały tylko łapie. I to szumi. Z szumem. Teraz podłączymy tutaj antenę. Zgotowany ale pan Bajer jest. Komitet komitarny. Pan musi stąpić na peron jak z obłoku. Na bukiety. Może co? Galowo. Przytrzymać. No jak? Rojówka, koncika i sztyblety też się znalazły. No jakże to inaczej. No na szczęście nie widzę orkiestry. Ale to garnizonowe miasto. I nie zdziwiłbym się, gdyby wyrżnęli panu siarczysty. Co to bluetooth, tak? Teraz może puścimy coś z brutu. Oraz radość nas, uczennic gimnazjum. A nie, to szuka tuner. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy robić pomiary tego czegoś, tylko jak tutaj puścić sygnał na niego? Mikrofon, nie? A, on sobie szuka stacji, szuka stacji. Dobra, niech sobie szuka stacji. Słuchajcie, takie radio na budowę, to może być. Ale żeby na tym grać imprezy, to... Nie. Nawet domówki nie zagrasz. Chyba zacząłem tak. Zacząłem się zastanawiać, czy nie składać samemu sprzętu estradowego. Kurde, zrobiłby na dwóch tranzystorach 2N3055 końcówkę, taki piecyk. To by miało gdzieś... No, z 3 razy głośniejsze byłoby niż to, a to kosztuje w sklepie, z tego co słyszałem, 800 zł. To teraz tak sobie zaczynam się, kurde, zastanawiać, czy... Ale to gdzie to trzymać, kurde, takie landary. Takie duże radio na budowę, no. Jego Max. Dobra, wyczaiłem, że tu ma wejście liniowe, także podepniemy sobie generator, słuchajcie. I zaraz zrobimy pomiar. Włączmy generator, ściszmy. I zrobimy, się dowiemy, ile ten sprzęt ma tak naprawdę mocy przy 8 ohmach. Moment, bo mi się kabelki plączą. Powiem tak, z generatorka puszczam 1 V z tyłu na wejście liniowe. Mierzę na 8 ohmach. Słuchajcie, RMS-u tu na dole jest tylko tyle. I nie mogę go wysterować tym generatorem. Dobra, zaraz podłączymy się tutaj pod wejście mikrofonowe i zobaczymy, o co tu kaman. Dobra, podpiąłem się pod wejście mikrofonowe. To ma oddzielną regulację głośności, słuchajcie. Włączmy generator. O i będzie głośno, że tak powiem. O ile podłączę się generatorem. Dobra, jest. I robimy pomiar. Tutaj jest napięcie w RMS-ie. Dobra, bo zaraz pojaram coś tutaj. Słuchajcie, 20 V w RMS-ie. No i cóż by chcieć więcej, nie? Od Intexa. 3,5 V w RMS-ie z radia. Maksymalna głośność.
chyba że pilota do niego nie mam. Chyba że tutaj jeszcze jest możliwość regulacji z pilota, ale wątpię. Znaczy na pewno jest. Tylko że to się reguluje te kółko. Te wolumę. 20 V z wejścia maksymalnie podłączony pod wejście mikrofonowe pierwsze. 20 V RMS, czyli to ile to jest wat? Zaraz zobaczymy, przeliczymy. Czyli słuchajcie, tak, 20 V, 20 razy 20 podzielić przez 4, bo to jest 4 ohmy, ja tam się pomyliłem. Dobrze liczę? Jeśli nie dobrze, to poprawcie mnie, obliczcie moc i podajcie w komentarzach. 20 V jest w RMS-ie do załamania sinusoidy. Lipa, nie? Tamta Toska, pamiętacie? Miała 37 V. Dobra, ja pozdrawiam. To by było tyle. Sprzęcior zagrał. Byłem strasznie, jestem rozczarowany. Jestem, że tak powiem, rozczarowany. Moment, gdzie tu radio? Jestem rozczarowany tymi kondensatorami, no. Bo kilku klientom pchałem właśnie Rubicona. Od dzisiaj po prostu nie wiem jak to. One latają w środku. Wyschły? Pozdrawiam.